Cześć moi drodzy, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. W końcu doczekaliśmy się nowej aktualizacji, a wraz z nową aktualizacją do gry został dodany nowy pistolet maszynowy, krótka seria. W dzisiejszym odcinku porównamy sobie nowy przedmiot do wszystkich pistoletów maszynowych. Generalnie zrobimy sobie wielkie mistrzostwa pistoletów maszynowych i na końcu się okaże, którym pistoletem maszynowym najlepiej grać w 9 sezonie. Wiem, że ten odcinek się spóźnia 2 dni, ale był u mnie Yoshihito Mayoshi razem ze swoją dziewczyną, których w tym momencie bardzo serdecznie pozdrawiam. I sami rozumiecie, musieliśmy się jakoś zintegrować. A co ciekawego robiliśmy i gdzie byliśmy, możecie się dowiedzieć z mojego Instagrama, do którego link macie w opisie. Zostawcie obowiązkowo followka, ponieważ niedługo dobijamy 100 tysięcy. Ale zanim przejdziemy do samych testów, moi drodzy, umówmy się. Jeżeli zostawicie pod tym odcinkiem dzisiaj 8 tysięcy łapek, to nie jest dużo, a ja was wierzę, to do was trafia taka oto lamcia i 1000 V-dolców. W formie kodu PSC o wartości 40 zł. Przypominam, że konkurs jest organizowany tylko dla moich wspierających z kodem FAREL w sklepie Fortnite. Ja dziękuję moim wszystkim wspierającym za wsparcie, a teraz przejdźmy do samych testów. Moi drodzy, jest dziś ze mną Szaku TV. Siemaneczko, Szaku. Siemaneczko. I dzisiaj razem z Szakiem będziemy testowali pistolety maszynowe. Moi drodzy, do gry został dodany nowy pistolet maszynowy, krótka seria, który jest dostępny w wariantach zwykłym, niepospolitym i rzadkim. Szaku, czy strzelałeś już tej nowej broni? No. Nie miałem takiej przyjemności. A tam weź sobie jedną do ręki i zobaczmy, jak to w ogóle strzela. Wow. Ło, gościu. Ej, po 4 strzały tylko oddaje. Coś takiego a la FAMAS. Sprawdźmy sobie, ile ma naboi w magazynku. Ma 24 naboje w magazynku. Strzela krótką serią po 4 naboje. Możemy go znaleźć w łupach luzem, w skrzyniach i automatach do sprzedaży przedmiotów. Do tego korzysta z lekkich naboi, czyli takich jak do minigana. Dzisiaj przetestujemy sobie 5 pistoletów maszynowych, sprawdzimy, ile uderzają w głowę i który najdalej z nich strzela. To co, Szaku, może na samym początku sprawdzimy, ile dany pistolet maszynowy zadaje obrażeń w głowę. A okej, mamy Szaka już na miejscu. Ile masz HP? 100. Uderzymy pierw 4 nabojami w klatę. O kurde, za 92. 92, czyli po 23 razy 4, okej. Teraz oddamy strzał z wariantu zwykłego w głowę. Oj, troszeczkę może mi zeszło. Bliżej podejdę, co? Ja podejdę bliżej, no bo troszeczkę mi zeszło. Po 40, czyli 160 HP. Jeżeli ze zwykłego wariantu traficie w głowę z bliska, to naprawdę możecie zaskoczyć przeciwnika. No jestem teraz ciekaw, jak wariant rzadki. W ciało. Po 24, czyli o 1 więcej. No. Dobra, jestem gotowy. Okej, Szaku gotowy, teraz strzelamy w głowę. Po 42. Ile zostało ci HP? 74 z 200. 74 z 200. No to niestety wariantem rzadkim nie powalimy osoby z full kevlarem naraz. No dobra. To teraz co? Próbujemy. Czekaj, uleczę się. Wariant niepospolity. Pierw strzał w klatę. Za 100. Za 100, ale nie, przypadkiem nie oberwałeś w głowę? Usłyszałem taki dźwięk. Nie, to chyba nie. Nie. 4 nie, razy 25. No i ale teraz. To strzem jest daleka. Jeszcze raz sprawdzimy. Nie no, za 100. No, za 100 równo, okej, ewidentnie za 100. No i teraz się przekonamy, czy jeżeli strzelimy 4 razy w głowę na full kewie, powalimy kolesia. Uwaga. 43. 28 HP zostaje jednak jeszcze. Mhm. Wow, wow, wow. No to ładnie. Niestety nie uda nam się, jeżeli ktoś ma full HP i full kewa, powalić naraz przeciwnika. Sprawdźmy teraz, ile pistolet maszynowy z tłumikiem w wariancie niepospolitym bije w głowę. Uwaga. Wow. 48. Dużo, dużo. Masz ślurpa. Aha, masz też, dobra. Mam, mam. Wypij, wypij. I a teraz sprawdźmy, ile bije P90. 40. Ten 48. Kurczę, w szoku jestem. Czyli wiemy, że teraz najlepiej na blisko strzelać z nowego pistoletu maszynowego, krótka seria. Tak on się nazywa? Tak jest, krótka seria. Dobra, przyszedł czas na test odległości. Przypominam, że jedna kratka to jest 5 metrów, może ktoś nie wiedzieć. Co 100 metrów strzelamy do przeciwnika i patrzymy, czy dolatuje jakiś pocisk. Okej, moi drodzy, nasza rampa jest już gotowa. Szaku stoi na 50 metrze. Na początku lecimy z pistoletu maszynowego z tłumikiem. Lajtowo, za 9. Za 9. Proszę lecieć na 100 metr, Szaku. O kurczę, dobra, nie wiem, czy lecę, cię będę długo, niedługo widział, więc wezmę sobie jeszcze snajpereczkę. Do odmierzania. Dobra, jestem. Gotowy do przyjęcia. Gotowy do przyjęcia kulki. Dobra, okej, pyk. 9, 9. Nice, 100 metr na easy.
Lecimy dalej. To dalej, nie? Tak, jasne. Na 150 teraz zapraszam kolegę. 50 metr. 19 w głowę, nie, wow. No. To czekaj, ile to będzie biło z 270? Kurczę. Ła. Dwusetny stań. Dobra, dwusetny. Light, nie, dobra, no stary. Dawaj na 250. Wow, jestem, w ogóle się nie spodziewałem tego, że aż tak daleko będzie bił. No normalnie. Dolatuje, czekaj, sprawdźmy, ile to jest metrów, szaku. 228, czyli ja muszę się cofać do tyłu, ale jaja. Mhm. To by się spodziewał. Wejdź pięterko wyżej, zbuduj rampę i wejdź wyżej. Stań, okej, okay. Jest szaku na miejscu już i uwaga. Ej, no, no na lajcie. 260, 275, to już tak mi się wydaje, że to jest max maxów. Ale halo, zobaczymy. O, tutaj już nie zalatują. No mówię, 275, bez przesady, że tak to daleko biło, nie? Okej. Okay. Zwłaszcza, że to pistolet. Ty, teraz trafiam. Dostaję. Cofam się. Trafiam. Dostałem. Trafiam. Trafiam, co jest? O, o, już nie trafiasz. No, dostałem. 275 metrów. Nie, okay. No, ładnie. Ładnie, ładnie, dobra. Co klasyfikuje go na pierwszym miejscu? Zbudujmy szybko podium. Okej, okay, z tumikiem pierwsze miejsce. Szaku, zapraszam na setny metr i robimy kolejny teścik. Let's go. Lecę. Teraz P90. O, bez problemu, dobra, dostałem. Ile masz HP? 92. Ale P90 będzie mega ciężko trafić na 275 metrze, o ile ma taki zasięg. Patrz, już, oj, oj, już jest problem. Dobra, trafiłem. O, dostałem, dobra. Będzie lecę ciężko, będzie ciężko, nie? Nie, jaki 300, co ja gadam, 200. 200 leć, okej. Okay. 8. O, dostałem. Nice. Dobra, teraz. Ho, 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 ho. Generalnie wschody walić za mną, ale mnie nie trafia. Wiem, wiem, że wschody walę, ale ci nie trafiam. Gdzieś, czekaj, gdzieś będę z boku strzelał, że ci trafię. Nie, no nie mam pojęcia, ciężko jest mega. Czekaj jeszcze raz, odmierzę sobie snajperką. Nie, to jest kpina jakaś, stary. To jest jakaś... Powiem, dobrze ci idzie. To jest jakaś kpina, nie? Cały magazynek wystrzelał i nic nie trafiłem. Ej, weź, wiesz co, weź ty też P90 i strzelaj do mnie może. Dobra, trafiłem, uciekaj, dalej. Trafiłem jakoś, dalej nie wiem. Już nie mogę. A, już nie możesz? Okej, okay, to piętro wyżej i ja idę dalej. Dawaj, na 275 będziemy trenowali. Trafiłem, dobra. Nie wiem, jakim cudem, ale trafiłem. 266. Ej. Jeszcze 10 metrów brakuje. Jeszcze 10 metrów brakuje, faktycznie. Dobra, to ja się cofam. 266, P90 atakuje, dobra. Myślę, że 275 jest do zrobienia, tylko że po prostu będzie ciężko trafić. Tak jest, ale wiemy, że 266 na pewno bije. Dasz radę, wierzę cię. Powinniśmy dać. Lecimy dalej. Jest, patrz, się. Ładnie. Cicho, ile? 274. O, metr różnicy, mi się wydaje, że bez problemu da się dobić. Powiem tak. Inaczej zróbmy. Ja uważam, że P90 zasługuje na drugie miejsce, ponieważ jest mega niecelne. Mam nadzieję, że widzowie się również zgadzają ze mną, więc klasyfikujemy je. Ja jestem za. Na miejscu numer 2. Teraz przyszedł czas, moi drodzy, w końcu na nasz nowy pistolet, krótka seria. Pistolet maszynowy, krótka seria. Dajcie też znać w komentarzu, co o nim sądzicie, czy wam się podoba, czy też nie. Moim zdaniem chyba będzie najlepszy z SMG-ków. Wow, wow, wow. Dyszka, siadło ładnie. To ja lecę na 200 chyba od razu, co? Tak, na 200 myślę też. Dobra, jestem. Wow, wow. Dobra, trafiłem. O, dobra. Ale coś ciężko chyba. Mega niecelnie ma, bo wiesz, od razu mu te strzały do góry tak podnosi. O, dobra, dobra, weszło. Tak. Jestem na samym końcu, więc. Jest na pewno bardziej celniejszy na dalszą odległość niż P90. O! Wow! Co jest? Dobra, trafiłem. Sprawdźmy odległość pierw. Odległość 225 metrów. Dobra, lecimy dalej na... kurczę, nie wiem teraz właśnie, 225, to gdzieś tu będzie 275 chyba. Sprawdzimy, czy na taką odległość sięga teraz. Strzał z nowego pistoletu. Okej, okay, ja celuję. Wow.
Trafiłem, dobra, sprawdźmy ile. O, z pistoletu trafisz z snajperki, nie? No właśnie, nie wiem jak to tak działa, jakoś dziwnie. 271, czyli jeszcze jedną kratkę jesteśmy w sumie w stanie osiągnąć. Sprawdźmy, sprawdźmy, Szaku. No jestem mega ciekawy. No teraz strzeliło mi w podłogę. Jest, 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 trafiłem w końcu. Wow, uwaga, ile? 274. No nie potrafimy dobić 275. Czyli co, moi drodzy? Uznajmy, że jest na pewno bardziej celny niż P90. Moim zdaniem jest na pewno bardziej celny niż P90. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie. Czyli zróbmy tak, że P90 ląduje na trzecim miejscu. Ten ląduje na drugim. A z tłumikiem na pierwszym. Zostały nam jeszcze do przetestowania dwa pistolety, które zostały wycofane do magazynu. Szaku, zapraszam cię na setny metr. Na początek idzie pistolet maszynowy, którego w sumie lubiałem bardzo. O, dobra, dostałem, dostałem. Nie był on wcale taki zły. Ale ten z tłumikiem zdecydowanie dla mnie jest bardziej celny i lepszy, okej? Okay? O tym mówię właśnie. Dobra, weszło. Jest. Ja na 200 już lecę. 150 zaliczony. Na 200 leć oczywiście. Dawaj. Wow, strzelam, ale... Stary. Kup sę... O, trafiłem. O, dobra, jest. Okulary. Dobra. Ho. Ten jest w porównaniu do P90, taki mega rozrzut ma. Nie wiem jak mam do ciebie strzelać, całą serią. Dobra! Dobra, dostałem, jest. Czekaj, ile to było? Sprawdźmy od razu, żebyśmy wiedzieli. 225, dobra, lecę 275. Dobra, dobra. Dobra, jest. Dwa hity weszły, stary. Ej, koło nogi poleciało. Sprawdzimy ile to jest. 274 mi się wydaje. 274. Ale ja ci powiem, że jakoś tak lepiej mi się nim trafiało niż P90 i niż tym nowym. Więc tutaj bym zrobił rotację powoli. Godał na drugie miejsce. No, można tak zrobić. P90 załóżmy na razie ex aequo z tym na trzecim. No i teraz został nam ostatni, który mógłby zostać przywrócony, jeżeli by ludzie zniszczyli odpowiedni kryształ wraz ze startem 8 sezonu. A nazywa się ten pistolet maszynowy. Taktyczny pistolet maszynowy, bo zapomniałem jak on się nazywa. Wow. Dobra. On chyba najszybciej wyrzuca. W sumie teraz nie. Teraz tam będzie krótka seria, będzie szybciej wyrzucał naboje od niego. O, bez problemu. Jakie 4 hity na 150 metrze, wow. Dobra, dawaj na 200. O, szybko. Lecą te pociski. Mega szybko. Dobra, weszło. Dobra, dostałem. I ty idziesz teraz dalej, tak? Dobra, idź dalej jeszcze. Jestem. Nie, no dostałem. Ładnie. Dwa hity, nie? Dobra, lecimy na 275, myślę. Uwaga. No, pięknie to wygląda. Ale kurczę, wyrzuca te pociski mega szybko. To może pojedynczym strzałem, bo tak nie trafię. Znów walą w podłogę. Co? Dobra, no, było. Dostałem, jest. Było. 275. No i super. 275, wow. Czyli ja moi... na drogi. Moim zdaniem tak, moi drodzy. Pierwsze miejsce. Standardowo. Z tłumikiem. Drugie miejsce. Ten, który został wycofany taktyczny, który mógłby zostać przywrócony. No i skoro mamy teraz do wyboru z dostępnych pistoletów maszynowych, nowy pistolet maszynowy, krótka seria, bądź też P90, no to wybieramy pistolet krótka seria. On jest na trzecim miejscu, czwarty moim zdaniem ten, co był pistolet maszynowy, a ostatnie P90. No tak to wygląda, takie jest moje zdanie. Co wy uważacie, napiszcie w komentarzu. A ja tobie, Szaku, dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejsze testy. Nie zapomnijcie wbić do Szaka, do którego link znajdziecie w opisie. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał po więcej, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A co, i co najważniejsze, wpisujcie kod FAREL w sklepie Fortnite, żeby wygrać taką oto lamcię. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę, trzymajcie się, hej!